Nie wiem, czy zauważyliście, no bo już jest w sumie styczeń, w zasadzie już końcówka, już prawie luty. Święta już są za nami, ale potrzeba kupowania cały czas jest aktualna. A jeśli chodzi o zakupy, no to wiadomo, że najlepszą formą, najszybszą formą, najwygodniejszą formą ich robienia są właśnie zakupy online. Domyślam się, że macie jakieś postanowienia i z każdym rokiem obiecujecie sobie jakieś tam nowe rzeczy. I pewnie sobie co roku obiecujecie, że na przykład będziecie oszczędzać. A jak można najprościej oszczędzać? Właśnie robiąc zakupy z cashbackiem. Co to jest cashback? Każdy chyba już wie, co to jest cashback, ale jeśli nie, no to pokrótce wytłumaczę. Chodzi o to, że po prostu robiąc zakupy, nie dość, że możecie mieć zniżkę, tak jak to w sklepach zwykle bywa, no bo zniżki są praktycznie zawsze, cały rok. Jeszcze dodatkowo oprócz tej zniżki możecie mieć cashback, czyli zwrot realny po prostu procenta kwoty na konto. I tyle. Po prostu taka dodatkowa zniżka, tylko że zwracana wam na konto w formie normalnych, realnych pieniędzy. Czasy są jakie są, inflacja niby ma spadać, no ale tak naprawdę szukamy oszczędności we wszystkim. Nie jest dobrze, więc jeśli można coś dodatkowo uciąć od tej ceny jakiegoś produktu, no to jest to super opcja w tych czasach. Także podsumowując, najbardziej korzystną i najlepiej sprawdzoną metodą na oszczędzanie, jeśli chodzi o zakupy online, jest właśnie cashback. Zniżki w sklepach wiadomo, że są atrakcyjne, ale Letyshop daje wam gwarancję tego, że kupicie coś jeszcze taniej niż wszyscy. Dzięki temu serwisowi możecie kupić to, co sobie tam zamarzyliście, czy to, co planowaliście kupić. Nie dość, że ze zniżką, no to jeszcze z cashbackiem i to czasami kilkukrotnym. Jeśli chodzi o wybór sklepów, które współpracują z Letyshops i dają wam właśnie możliwość cashbacku, jest tego mnóstwo. Chcecie ciuchy? Spoko. Macie Sinsaya, macie Modivo, macie Zalando. Pyszne.pl też bierze w tym udział, więc jeśli zamawiacie sobie jedzenie, to możecie dodatkowo zapłacić za nie mniej, po prostu. Zamawiacie sobie kebaba, a jakąś tam część pieniędzy zwraca wam Letyshops na konto. Macie po prostu zniżkę na kebab. Brzmi jak robota dla mnie. Możecie również zarezerwować sobie nocleg, też korzystając z cashbacku. Jeśli chcielibyście coś kupić online, to wejdźcie sobie na Letyshops, sprawdźcie, czy ten sklep z nimi nie współpracuje, no bo jeśli współpracuje, no to zyskacie dodatkową zniżkę. A czemu jej nie zyskać w sumie? To jest darmowe. Powiedz, jak się zatrzyma. Dla was pewnie lepiej by było, jakby to był najgorszy nocleg, ale to samo chyba będziemy robić w Poznaniu. Także jest jeszcze szansa na to, że w Poznaniu będziemy nocować w jakiejś Ruderze. Chociaż szczerze wam powiem, że tutaj chyba są do wyboru 4 noclegi, z tego co widziałem na aplikacji. Tutaj najgorszy nie byłby taki jak ta Rudera, w której byliśmy ostatnio, w tym takim hostelu w Warszawie. Z racji tego, że tutaj jest mały wybór, są 4 pozycje, no to każdy, patrzyłem, był taki w miarę okej. Okay. Najlepszy będzie pewnie po prostu najdroższy i tyle. Cóż, idziemy. Konin, 2 osoby, z dzisiaj na jutro, dokładnie tak. Najlepiej oceniane, tak? No i jest to dom studenta numer 1 ANS w Koninie. Fantastyczny jest podobno. Czystość jest na 9,5, przynajmniej się nie zarazimy jakąś zarazą. Dobra, kupuję to. Tak jak w sumie w nazwie, dom studenta, bez kitu. Jesteśmy na terenie jakiejś uczelni. Weź ją obróć. No, puść. No, może być ciekawy ze studentami tutaj. Taka średnia dobra jest, bo studenciaki oceniają pewnie. No ale ogólnie 200 za dobę, to chyba w paru miejscach płaciliśmy mniej. Dzień dobry. Ja kupiłem przez Booking przed chwilą pokój. Jeden pokój dwuosobowy? Dokładnie. No nie jest źle według mnie. Nawet pachnie. Zawsze jak gdzieś wchodzimy, to raczej śmierdzi. Zrobimy sobie tak, że te filmy będą po prostu się kończyły nagle i potraktujcie to, oglądajcie to jako po prostu serial, dobry serial. Fabularny, komediowy. Film już wjechał, właśnie go przed chwilą wrzuciliśmy, jest tu mega szybkie Wi-Fi w tym naszym lokalu. Pychotka jest to budka z jedzeniem tutaj w Koninie, którą mi mocno odradzaliście. I opinie w internecie też są grube o tym miejscu, no ale wiadomo, przecież nie będziemy szli do super wykwintnej restauracji. To jest kontent śmieciowego jedzenia, przypominam, od tego się to wszystko zaczęło. Jest tu mega szybkie Wi-Fi, w związku z tym, że to jest dom studencki chyba. Film, który ma 14 giga, wrzucał mi się 5 minut, ja w domu tak nie mam. W domu mi się wrzuca 1,5 godziny, ja mam niby światłowód, co to w ogóle jest? Jestem tak głodny, że boję się, że to jedzenie tam będzie niestety tak niedobre. Dobre będzie, tam nie gadaj. Zjemy sobie może całe menu, chociaż tam jest chyba, tam jest gruby przekrój danie. Skurczak z rożna, są chyba hamburgery, zapiekanki, hot dogi. Ja może się w końcu na pierwszego hot doga od historii powrotu kanału skuszę w Pychotce. Średnia opinii 1,7 gwiazdek. Proszę państwa, zapraszam do Pychotki. Mniam, mniam. Poproszę hot doga zwykłego, hamburger, z jednym, nie z dwoma kotletami chyba, nie? Z jednym. Zapiekankę klasyczną też, bierzemy kebaba. Jest tu mięso w ogóle, jak coś się kręci czy coś? A ten kebab to jest z tym kurczakiem z rożna, tak?
Nie, z kurczakiem z domleki. A, okej. Okay. Dobra, to jeszcze mały kebab. Ja nie wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek tutaj złożył tak duże zamówienie. Zapłaciłem 50 zł i wzięliśmy tak. Zapiekanka, hot dog, kebab. Hamburger. I hamburger, dokładnie. Cztery pozycje sobie spróbowaliśmy. Kurczaka z rożna sobie darujemy, bo widzę, że już ostatni się tam kręci. Nawet się już chyba nie kręcił, no. Tak, także kurczaka z rożna nie brałem, no bo on już tam ledwo się kręcił. A nawet w sumie się chyba już nie kręcił. On już tak wisiał sobie już. Już chyba taki to będzie pracowniczy dla tej pani. Ona sobie go weźmie pewnie do domu. Cenowo, no nadal to nie jest Radom, nie? Tam pamiętacie, co tam się w Radomiu dzieje. Myślę, że tak, że w domu to sobie zjemy. Mam nadzieję, że apteka jakaś jest w pobliżu, bo jak zwykle nic nie mam. Ani nospy, ani smekty, ani stoperanu, ani nic takiego. Myślisz, że jak spróbujesz, to wrócisz? Wrócić to raczej nie wrócę. Chociaż nie wiem, no do Radomia wracałem już dwa razy. Słuchaj, zobaczymy. Coś już jest chyba. Też łagodny. Wszystko łagodne. Tak, tak, tak. Nie przesadzamy z ostrością, bo ostatnio za dużo ostrego było. Kebab mały 14, hamburger 10, zapiekanka 10,50, hot dog 8,50. Hot dog najtańsza pozycja i najbardziej się go boję. W Radomiu za 8 zł są 3 parówki w półmetrowej półce. No to tylko w Radomiu takie ekscesy się dzieją. Może jesteśmy napędzaczami inflacji, że tak wiesz. Myślisz? Wywyższamy tą niską cenę i... Wiesz, później widzą. Ja myślę, że tam na pewno mu się kręci, bo nie dość, że to jest blisko szkoły tam, w tym Radomiu, ta jego budka. To, no kurde, no co ty zjesz teraz za 5 zł czy 6 zł? No nic w zasadzie. Co ty zjesz? No może hot doga w Żabce pewnie za piątkę teraz zjesz. Nawet nie wiem, czy nie więcej, z 6, a duży 8. Z aplikacją to, no, pewnie zjesz za piątkę. Tak, no nawet ty już chyba w Ikei 4 zł kosztuje. Jak nie masz telefonu, kosztuje. To co, za 6? 4 zł w Ikei? Tak, no. Nie. Bo już musi być ten z dodatkami, nie ma bez. Widzowie, dajcie znać, ja w Ikei zawsze brałem bez dodatków. Zawsze. Czuję 1000 wysp chyba z butli. Tak, chociaż nie, widziałem butelkę, pani polewała, wszystko nam zrobiła na łagodną, bo wiadomo, ostre to tam, my to nie bardzo. Ta butelka nie była obrędowana, to nie był żaden Fanex, ani jakiś Tortex, to była taka butelka, jakbyście, wiecie, kupili po prostu butelkę i wlali tam swój sos. Może pychotka okaże się pychotką. Jedno co zauważyłem, to że pani przygotowując te posiłki w ogóle nie miała żadnych rękawiczek ani nic. Gołą łapą, że tak powiem, przygotowywała to. No my tu płaciliśmy blikiem, ale jakbyśmy płacili gotówą, to pewnie tym samym, tą samą ręką by za bułę złapała. Ale ogólnie w wielu knajpach nie używają. Wiesz, na przykład jak pizzerzy robią, no to też bez rękawiczek przecież. No to tak, to, a, no, ale tylko, to... że pizza idzie do pieca 400 stopni, nie? Później. No. Nie rybani, nie rybani, będzie dobre jedzonko, jestem tak głodny. Jedziemy do apteki najpierw może. Nie no, najpierw zjedzmy, bo zimne będzie. Dobra. A, ona jest bez keczupu. O, ona jest z sosem też. Uuu, lala. Patrzcie, jak wygląda zapiekanka z pychotki. Ona jest polana sosem czosnkowym. W ogóle nie wiem czemu. Czemu ona nie jest z keczupem. To są normalne pieczarki chyba, nie? No, wyglądają jak normalne. No i duże, gruba jest taka. Normalne pieczarki. Nie jest tak dobra jak w Lucy i nie jest tak dobra jak w Warszawie w tych monopolowych. Wolałbym tylko ketchup, a nie ten tłusty majonezowy sos. W ogóle są dwa sosy, jakiś żółty i biały, zobacz. Te pieczarki już trochę leżały tam starte i czekały pewnie. No ale spodziewałem się, że to będzie, wiesz, najgorsza po prostu, że to będzie skubła. Leżały, wietrzyły się na pewno trochę. Jest całkiem nieźle. Tu będziemy teraz puszczać godzinne filmy. Może Netflix nam to kupi. Oj. Hot dog chyba. Hot dog w ogóle w takiej picie jakby. To nie jest bułka do hot doga. Było w opinii jedno zdjęcie dodane tego hot doga i wyglądało beznadziejnie, a to wygląda tak nawet... Ja nie wiem, czy to nie jest sos serowy w ogóle. Paruwa się wyłoniła, zobaczcie, jeszcze jej nie ugryzłem. A pucha, ten Kolesław nieszczęsny. Kolesławik, cebulka prażona, jeszcze czerwona kapusta. Boję się tej paruwy, nie lubię tych parówek jeść. Ale ja już podejrzewam, co będzie nadzieniem w kebabie. No... Ja mam problem z tymi tanimi parówkami. O ile jeszcze te hamburgery, te kotlety, mom i tak dalej przeżyję, to tak miękkiej parówy nie przeżyję. Po prostu za miękka, konsystencję ma, no... Dla mnie nie. Ogólnie ten sos, to wszystko, ten Kolesław, ta prażona cebulka, to wszystko przykrywa ten smak. To jest takie, no to taka zapcha dziurka, no. Co to jest? Hamburger. O Jezu. Plus za serwetki. Najgorsza jest ta bułka tutaj, bo to jest ta bułka taka z marketu typowa z folii do hamburgerów. Ona jest taka papierowa, a jak teraz jeszcze poczuła tutaj ten sos i to wszystko, te wszystkie dodatki, no to jest taka sklejka, straszna sklejka. A ten kotlet mi się wydaje jakiś taki grubszy niż w tych wszystkich budach.
Chyba pierwszy raz jest pomidor w tego typu burgerze. Gdyby tutaj była bułka z Radomia, to bym powiedział, że jest 8 na 10, a ten z Radomia jest 9 na 10, bo zostawiam taką jedynkę, wiecie. Nie jest źle, ale on kosztował 10 zł chyba. 10,50. Mhm. Ale myślę, że da się zjeść. No, jak lubicie ten klimat, to na spokojnie. Czas na... Jakie to ciężkie jest. No i tu jest to samo, tak jak mówiłem. Pytaliśmy się tej pani, czy mięso w kebabie jest mięsem... Kraftowym. Czy to jest to mięso z kurczaka z rożna? Powiedziała, że nie, że to jest z kolby chyba, tak? Powiedziała, z kolby? Ja właśnie nie usłyszałem tego. Z kolby albo z bagnetu? Jakoś tak. No i rzeczywiście tam była ta maszynka do kebaba, ten taki kręcący się grill. No ale ta maszynka była wyłączona, więc na 100% to mięso, zresztą widziałem, leżało w takiej misce. No było odgrzewane na 100%. O kurwa. Śmierdzi to normalnie, według mnie. Powąchaj to. Jestem ciekaw twojej reakcji. Czujesz to? No i takim nieświeżością, ale też taką troszkę pachnie... Śmietnikiem pachnie. Bardziej takim kurczakiem do... Jezu, ale jak? Zrożna. Nie, no szczerze, to jest chyba pierwsza rzecz, której nie spróbuję. Sorry, ale naprawdę on śmierdzi. Nie umiem tego zapachu docenić, określić. No daj powąchać nie, jeszcze. Nie, no je to... Ale troszkę ja czuję taki zapach tego rożna i trochę tak? Taki... Tak? No to dawaj. No spróbuj. Ja tego będzie. Nie zjem chyba, nie, bez kitu. 50 tysięcy łapek i w następnym odcinku zobaczycie, czy je. Nie, nie ma szans. To śmierdzi i w smaku ten sam poczułem. Nie wiem, to jest chyba stary po prostu, nie wiem. Spróbuj sobie, ja uważam, ja nie że... Nie no, musisz spróbować. Nie ma, że nie chcesz, bo będzie, że ja wymyślam później. A ja nie wiem, czy ja wziąłem szczoteczkę do zębów. No dobrze, to kupimy najwyżej, nie wiem. Bo umyjemy jedną. Umyjemy jedną, tak jak zawsze. Jedzenie śmierdzi, no to już jest dla mnie za dużo, nie? Ja mogę jeść śmieciowe żarcie, wątpliwej jakości i tak dalej. Ale smród, no nie, nie do rady. Sorry, kurde. Powinienem wziąć bez sosu, nie? No tak, tak. Z jakiego to jest bagnetu, jak to jest ten kurczak z rożna po prostu? To jest gorzkie w ogóle jakieś. Dobre. Dobre? Bez kitu? Nie czujesz tego posmaku smrodu? Ja już zgłupiałem. Ja nie wiem, nie wiem, czy to jest nieświeże, czy... Ale ten kurczak, kurwa, wygląda tak... Nie czuję szczerze nic gorzkiego. Nie? Mm-mm. Może miałeś jakiś... Kawałek, który jest taki... Dobra, widzowie, chciałem sprankować go tym smrodem i tym starością. Nie jest tak źle z tym kebabem. Według mnie to jest najgorsza pozycja z tych wszystkich, które zamówiliśmy. To mięso mi nie pasuje, szczególnie, że leżało już pewnie długo w tej misce. Ale to, że to śmierdzi i że jest stare i tak dalej, to był prank. To był prank, ale dobrze zagrałem chyba. Obrany kurczak taki pieczony w piekarniku, czy narożnie, nie? Teraz już nie wiem, czy mnie prankowałeś, czy chcesz, żebym to jadł. Co my robimy? Bez parówki ugryzłem, no to smakuje jakbyście sobie w bułkę Kolesława naładowali i polali sosem. Parówka to taka właśnie mega mocno zmielona, taka luźna. Jeszcze ma taki jakiś posmak podwędzany, to jest jakiś produkt chyba taki z Biedronki ten tajny. Powtórzyłbyś hotdoczka? Nie wiem, czy w ogóle tą budę bym szczerze powtórzył, drodzy widzowie. Nie, hotdoga nie. Jestem ciekaw tej zapiekanki, bo zazwyczaj zapiekanka może być najbardziej taka bezpieczna, bo są tylko pieczarki i ser, więc mało składników, które mogą wywołać ból brzucha. Uła! To, co mi się rzuciło na pewno w oczy, to że są te pieczarki mega niechlujnie, tak, no ja rozumiem, że nie trzeba tego jakoś układać, ale one tutaj są takie jakieś posklejane w takich dużych kubkach. No, garściami było ładowane. Garścia była taka już na krawędzi, nie? Ja to akurat nie nazwałbym tego spalonym, ale już takie mega, mega, mega przypieczone. Ale tu chodzi o smak. Do zjedzenia, tylko są mega takie zszarzałe, a to chyba oznacza właśnie... To chyba oznacza właśnie, że trochę już leżały. Sucha, bo sucha, ale całkiem niezła. Zjadłeś jeszcze raz? No zapiekankę, tak. A mogę tego pomidora wyrzucić? Nie no, zjedz go. Ej, jak na te kotlety takie mega tanie, to on widzę, że jest dosyć gruby w ogóle. Jaka miękka ta bułka jest.
Jest tu bukiet surówek składający się z kapust. Jest kapusta czerwona, jest kapusta biała. Taki kolesław, który możecie gotowy kupić z papryką. Miękka bułka, miękki kotlet i taka paćka. Szczerze nie spodziewałem się niczego więcej. Poszedłbyś na randkę pod pychotkę tam? To zależy. Jeśli chciałbym, żeby ta randka nigdy więcej się nie powtórzyła, to bym poszedł. Ale nie, ja tą zapiekankę dokończę. Zobaczymy, co się stanie. Najwyżej, nie wiem, jakiś szpital w Koninie chyba jest.